Do kibla. Dobra, lecimy stąd. Do kibla chcesz iść czy nie? Nie. Ale ja muszę iść, Marek. Nie, nie idziesz do kibla. No muszę iść. Szajgacie jak chcesz. A co wy razem będziecie do kibla iść? No a co no? Nie. Razem do kibla? W żadnym wypadku. No ale no, muszę jakoś zrobić. No nie. Powrotek, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Chodź, nie bój się. Chodź, ja nie gryzę. No idę chodź, przecież, dawaj. No. No dawaj, no. No jestem. Jesteś? No. A ty co? Znowu niższy ode mnie jesteś, co? No, tak jak myślałem. Ja po prostu stoję w dziurze. No i jesteś niższy. Co, gnoju, no? Co? Wiesz, że dzisiaj będzie twój najgorszy dzień w życiu. Jaki najgorszy dzień? Nie przeżyjesz tego dnia. Oj, daj spokój, ten przeruchany pomysł chcesz nagrywać? Przeruchany pomysł, dlatego nie chciałem go nagrywać. Ale cóż, skoro chcą, to będą mieli, bo ja jestem tu po to, aby łączyć ludzi ze mną. Poprzez kanał. Ty, a ile już tu youtuberów zrobiło? Nie starczyłoby mi dnia, żeby to liczyć wszystko. Miliony. Każdy youtuber to nagrywał. Ja już nagrywałem to 5 razy. 5 razy? A z kim? Ale ze mną nie nagrywałeś. No nie. A wszyscy nagle chcą. Przeżarty pomysł, żeby zrobić. Moim zdaniem to nie ma sensu, ale może być ciekawie, bo po prostu zniszczę dzisiaj kamerzyście psychikę. Zamierzam go dobić, bo to będzie najgorszy dzień w swoim życiu. Przypięty z kruszwilem kajdankami. Dawaj. To będziesz to uważaj, to jest głupi pomysł. Myślisz? Ja pierwszy, no. czy ty? To pierwszy się przypina? Ale ja chcę mieć prawą rękę wolną. Chcesz mieć prawą wolną? Znaczy prawą chcę być przypięty, ale lewą chcę mieć wolną. No to dawaj, to musisz przejść. To ja sobie przypinam lewą, tak? Jest lewa przypięta. Weź podwiń rękę. Myślisz, że to głupi pomysł? No ja myślę, że to bardzo głupi pomysł, ale już nie ma, no i widzisz, no i się dalej złapać. Już za późno, nie? No tak. Widzisz, teraz będziecie rękę napierdalała przez cały dzień, bo cię mocno związałem. Jeszcze lekko. No mocno, strasznie mocno. Dawaj, jeszcze żebyś ręki nie czuł. Człowiek już się nie da mocniej. Nie czujesz już ręki? No i kur, już tak przypiąłeś, że nie czuję, no. Kto pilnuje klucza? Ja w sumie. Czemu nie? To w takim razie pamiętajcie o tym, że jeżeli na moim dobra, kanale Marek, milion, weź wyłącz. Jeworek, pamiętajcie, że kamerzysta jest raperem i już w ten piątek nowa piosenka. Prawdopodobnie będzie to 5 promili, tak? Powrotek, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz. Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeszna impra. Zgadłem, 5 promili. Ale słodko wyglądacie już razem. Ten piątek. Słodko. Zapraszam do oglądania, słodko. Za chwilę niszczymy muzykę. Weź ochroniarz. A to niech do bagażnika włożą. Gdzie wyjdziecie? Dobra. Oni chyba idą teraz żebrać na pick-upa. Tak. To ich podwieziemy. Chodź. Ale jak? No ty prowadzisz. No chyba cię pogrzeba. To ja z wami nie jadę, nie? No chodź, prowadzisz! Nie jedziesz z nami? Nie, no bo jak ty będziesz prowadził? No nie wiem, no też... No uważam, nie no, chodź debilu! Powiem. Będziesz prowadził. Myślisz, że bym prowadził? Mnie to nie interesuje jak to zrobisz, ale będziesz prowadził. Chodź. Ała! No chodź tu! Co za dziad? On jest nienormalny. Zobacz co on ma, pa. Dobra. Prowadzisz czy nie? Dobra, okej. Prowadzisz? Mówiłem, prowadzę, no już, no to tędy. Jak tędy? Mówiłem, że ci cały dzień zniszczę i dotrzymam słowa. Chodź. Jezu Chryste. Tylko mnie nie ciągnij, chodź normalnie. No a jak wchodzę? No wchodź. Jak się bawisz? Zajebiście. To twoi fani pisali. Moi fani, moi fani wszystko chcą. Twoi chcieli. A może to twoi chcieli? Dawaj, wsiadaj. To ty masz tych KXK wszystkich. I powodzenia, że teraz bieg zmienisz. Ile tak jeszcze będzie, co? Marek, przestań już, naprawdę. Widać, że ręka boli. To już jest żenujące. To już jest żenujące, co robisz. Dobra. Wyjeżdżamy właśnie na dworze. Jesteśmy na dworcu. Poradzicie sobie. Tak. Koledzy. Jak zawsze. Widzimy się później. Przyjedziemy po was. Tak? Przyjedziesz po nich? No wpadniemy później. O. A jak zarobicie trochę? Podzielimy się. Kasą. Ja mówiłem, ja nie dam wcześniej tej stówki, to musicie iść na dworze, no przykro. Ale jak to? No nie dam wcześniej tej stówki, dopiero po miesiącu. Tak jak się umawialiśmy. No dobrze. No to... To chociaż tygodniówkę. Nie, dopiero stówkę dam po miesiącu. Musicie iść póki co sobie... To chociaż 3 dychy. Musicie sobie póki co iść wyżebrać. A banany? Banany też sobie wyżebrać. Dobra, to do widzenia. Gdzieś otwiera tutaj. Pa, pa. Cześć. Było miło was poznać. Widzimy się dzisiaj wieczorem. Tak. Jak dzisiaj wieczorem? No przyjedziesz po nich. Mam przyjechać. Albo jutro, nie wiem, przekimajcie się na dworcu. Jak przyjedziesz, kamerzysta. Dzisiaj albo jutro. Ale to co, będziecie spać na dworcu? A gdzie mają spać? Kolego, ale bagażnik otwórz. Otwórz. Ja nie. A dobra, otworzę rzeczywiście. Później się dogadamy, kamerzysta. Paki, ja się do walki przygotowuję, to dla mnie na suplementy jeszcze uzbierajcie trochę. Dobra, dzięki. Będziemy zbierać dla ciebie też. Dobra. I co, pajacu? Co? Następnym razem dwie ręce będziesz miał związane w kajdankach. Jak dwie ręce? Dobra, jedź teraz... gdzie?
W sumie mieliśmy ich tylko odwieźć. No ja jadę do studia nagrywać. No tak, my jedziemy nie. do studia. No tak. Nie? Tak, tak. Nie jedziecie do żadnego studia. No ale to kurczę, no ty chciałeś odwieźć na dworzec, co odwiozę na dworzec, teraz idziemy do studia. No tak, my jedziemy teraz nagrywać numery. Przy mnie się nie chce ciebie słuchać cały czas. Patrz, idą żebrać. O, a mają walizy pełne. No bo znam, nie zawsze mają ze sobą jakieś tam rzeczy. No to pierwszy raz do mnie wyjdziesz? No nie. Dobra, ile ci to zajmie, nagrywanie tego gówna? No trochę zajmie, także jedziemy. No nie, no ale to 10 minut. Na 10 minut mogę iść. Gdzie jak kawałek się nagrywa, Marek, tak z 3 godziny. No to na 10 minut. No dobra, nagrałem 10 minut, co ty na to? No to 10 minut, a później robimy to, co ja chcę. No. Tak? Lecimy. Ty, ja bym do jakiegoś sklepu podjechał. Słyszysz? Co? Do sklepu jakiegoś. Gdzie? Do mięsnego? Nie. Patrz, ale wiesz, że tu jesteśmy jak papież w tym mieście. Jaki papież? Patrz, w sensie jesteśmy tak rozpoznawalni jak papież. Przecież nikt się na ciebie nie patrzy, wszyscy mają cię w dupie. Myślisz? Tak, kamerzysta. Ty patrz, myślisz... No patrz, patrzą się, patrz, siema. Pa, machają, zobacz. Machają, pa. Ale to do mnie. Nie, nie, do ciebie. Do ciebie mają w dupie tam. Za jasne. Ja mówiłem ci, w tym mieście mamy taki fejm. A co to za miasto? No ten, na którego nie lubią Elpro. Stargard. A, czyli Stargard! Tak. Eldno! O, mam ochotę na beat! Mam ochotę na beat! Mam ochotę na beat! Bitch, please! Bitch, please! Mam ochotę na beat! Pozdrawiamy Eldno! Dla ciebie. Dobra, pójdźmy do jakiegoś sklepu. Po co do sklepu? No bo jestem kupić. Nie, no. Tutaj są jakieś w miarę takie sklepy fajne? No prestiżowe. Mam ochotę na beef. Dobra, nieważne, walić to. Dobra, zamknij ryj. Bo znowu będą pisali w komentarzach. Ile wiem. Cicho! Jedź do tego sklepu. Ja zwariuję, cały dzień z tobą mam siedzieć. A ja z wami. Dramat. Ty to tam. Ze mną, a co ja takiego robię? No nie wiem, jesteś ciężkim ogólnie człowiekiem. W ogóle za to jest, że kamerzysta przed kamerą, a nie za kamerą. No właśnie. Dlaczego ten świat zmierza? Jedź do tego sklepu, no jedź szybciej. No jedź. Jedź. Siema! Przestań pajacować. Jedź po prostu, jedź przez siebie, debilu. Tu jadę. No zaraz wyjdę stąd sobie. Kamerzysta na traku. Dzieciaku. Dobra, lecimy. Wychodzę. Co wy robicie? No wychodźcie. No nie, bo chyba nienormalny jesteś. Wychodzisz w moją stronę. No nie, powaliło ja cię. Ja wchodziłem, to teraz ty wychodzisz. Ale to co z tego? To ja mam tobie dzień zniszczyć, no a nie ty mi. No chodź, bo mnie ciągniesz i boli mnie. Chyba, że to powiedziałem. Nie, chodzi o to, że po prostu powiedziałem, że mi ciągnie i że mnie boli i że później będą pisać OK. No tak, no wiem. Tego nie było, to ma być wycięte na dobra, okazji. No. No tym bardziej się zdenerwowałem, bo już gadam głupoty przez ciebie, chodź. Oła! Chodź. Nie, przestańcie, już chodź, no chodź. Nie. Nie mam czas. No wysiadajcie, no ile ja będę czekał na was, no. Że cię ciągnę przez to. No chodź. Ej, dobra, już. Weź i potrzymaj, okej, albo nie znam tego. Jak debil się zachowujesz? Co wy w ogóle robicie? Ja sobie zaraz samochód zniszczę, bo usypię. Masakra. Ale Boże święty, nóż mu wypadł, ja cię kręcę. Gdzie? Marek, po co ci nóż? No właśnie. Weź ten nóż odrzuć sobie. No chodź. Masakra, nie? Ja mówię, zjedzie z wami? No. Kamerzysta! Zobacz, co się dzieje. Pio na byku! Masakra, jak wy wyglądacie w ogóle, nie? No nie, tutaj nie. Tu! No do cholery, debil. Tu! Chcesz z tą młodzikowi wchodzić. Masakra, nie? Jeszcze powolno. Uważaj na ludzi. No nie chcę tutaj wchodzić. No chodź. Czemu mam tutaj wchodzić? No bo tu. Na Boże, gdzie? Jaką wy szodę robicie. Wstyd po prostu. Z takim pajacem. No to wchodź, no Marek. Co bierzecie? Coś do picia. Ale co chcesz? Co chcesz? Ja nic nie chcę. Po co? Ty co chcesz? Ja jakieś picie, no bo będziemy nagrywać, tak? Czekaj. Bulli. Co ty sprawdzasz? Co, to chcesz? No bo wygląda na drogę. Jak myślisz, ile kosztuje? Zdyszkę? Nie wiem. 3,33, a nie, to nie to. To nie to. Coś innego? No to jest najdroższe. Ale co? To to. Nie wolno nagrywać. Ale czego? Dlaczego? No bo nie. Wydał panu pozwolenie. Ale nie potrzeba. Dobra, to idziemy. Uzyskać zgodę. Mamy już zgodę. Jaką zgodę? Co teraz? Dobra, napicie jakieś. Ja już mam. Ja się napił energetyka. Ja też energetyka chcę. To weź sobie. Puść, bo mnie boli ręka, serio. Mam tu w dupie, bierzesz energetyka. Bierzesz czy nie? Nie przemyślałem, że on ma większe siły. Ale jeszcze mu pokażę. A wodę ja to? A wodę mam, dobra. Nie, po co to? Nie chcę to.
to osobno ten baton. Szybko sobie. I karton będzie. Baton osobno i to karton. Ej, oła, kurwa. Debil się w sklepie nie potrafi nawet zachować. Sakra. Zero kultury. Oła, chodźcie do tego auta. I co, ty myślałeś, że jeszcze ci coś kupię? Co kupisz? No kupiłem te zasłane energetyki twoje i trzymaj. No i co, i 2 złote pożyczyłeś na batona? No tak, bo nie zgadzałem się na batona, a ty co? No dobra, bez przesady. Co ty myślisz, że jak ja będę tylko po prostu tutaj, to będę ci wszystko stawiał? Nienormalne. Psychopata w worku, morderca. 2 złote, widziałeś jaki żyd? Masakra, nie? I teraz ty wchodzisz od tej strony. Ja głupiego batona. Dobrze, wejdź. No, to zapraszam. Światło. Gdzie my jesteśmy? To tutaj? W pokoju. Co? To jest studio? No to jest studio, no masz gdzie, mikrofon. Gdzie to nagrywasz? No tu mikrofon masz. Co? Słyszę, mnie żarty robisz? No co ci chodzi? To gówno. Taki gówno. Jaki gówno? Ten mikrofon 2,5 koła kosztował. Marek, to jest zajebisty mikrofon. A co z 10 tysięcy? 10 tysięcy dostałeś za studio. Ale 7,5 no przepiliśmy. No musieliśmy przepić, bo wena musiała być. To nie mogłeś lepszego kupić? No ale no to 7,5 potrzebowałem na ochlenie. I nagrywasz to na tym. Przecież nie jest zły ten sprzęt. No nie, to trzeba się zająć tym. No skandal jakiś, żeby na jakimś gównianym mikrofonie nagrywać. Ale to jest zajebisty mikrofon, co, Marek. Co, z Chińczyka to wziąłeś, czy jak skąd? Jak Chińczyka? To jest, no właśnie, to jest normalnie no. Zajebisty dobra, mikrofon. Dobra, bo ja nie mam czasu dzisiaj, nie? Rozwalony laptop kamerzysty. No rozwalony laptop, to jest ale... twój rozwalony laptop. Nagrywamy to? Ale no kurde, na rozwalonym laptopie, no który ma 10 lat... Ale tam jest zajebisty procesor, Marek, w tym laptopie. Zajebisty procesor 10 lat temu. Nagrywamy to, bo... Gitarki mamy, o, zobacz, wszystko dobra, jest. Nagrywamy. Dobra, to jest ten wasz sprzęt, to puszczaj bit. No to o co, lecimy z bitem, tak? Tak. Kamerzysta? Masz 3 minuty na bit. Dawaj. Chcesz tu mnie ustawić szereg, ale w sumie mnie to jebie. Jesteś tylko hologramem na tej niedorzecej scenie płynnej niczy statek. Możesz się zamknąć? No przestań machać tymi łapami. No a jak mam to nawinąć? No nagraj to, 3 minuty masz, ja nie mam czasu dzisiaj. Ale Marek, nie możesz nagrywaj się odzywać. To szybko. Przecież nie odzywam, cicho siedzę. Ale jak on nawija, to nie możesz się odzywać. Cicho siedzę cały czas. No dobra, nagrywaj to jeszcze raz. Puszczaj bit. No. Chcesz tu mnie ustawić szereg, ale w sumie mnie to jebie. Łapami machasz. Co ty, teledysk nagrywasz czy rapujesz? Musisz machać daj łapami? Daj mi 3 minuty potrzebuję, nagram to. No to 3 minuty. No to 3 minuty. Miałeś okazję. Proszę ci usiądź, poczekaj te 3 minuty. 3 minuty, Marek, 3 minuty. Masakra. I wychodzimy. Mój label wyda płytę, co na podium Oli stanie, god damn. Ej, Marek, Marek, ej. Marek! Już nagraliśmy w sumie więcej niż jeden kawałek. No tak, ile ty przespałeś? Wstawaj! Która jest godzina w ogóle? Nie wiem już. Która? 23 prawie. O! Yeah. Ale żeś przespał, Marek. Pół dnia. Przyszliśmy o 16. No tak. 23. Co, za czas nagrywaliście? No cały czas jak leżałeś tutaj, no to ale nagrywaliśmy. Musiałem być wywalony, że tyle spałem. No masz. Jeszcze na podłodze. Dobra, muszę kurtkę ubrać. Ale kurde, człowieku! Co? Cały dzień mi zmarnowałeś. Jak cały dzień? No cały dzień. A to przestań gadać. No cały dzień... Poszedł się walić. Jak za 6 godzin tutaj leżałem. A ty sobie nagrywałeś. Dobra. I możesz sobie nagrywać beze mnie? Weź tam daj spokój, kurczę. Do kibla. Dobra, chcesz iść? Lecimy stąd. Do kibla chcesz iść czy nie? Nie. Ale ja muszę iść, Marek. Nie, nie idziesz do kibla. No muszę iść. Szaj w gacie jak chcesz. A co wy razem będziecie do kibla iść? No a co no? Nie. Razem do kibla? W żadnym wypadku. No ale no, przecież muszę jakoś zrobić. No nie obchodzi mnie to, to lej pod siebie. No nie, ale mi się srać chce. W dupie to mam. To sraj no, pod siebie. No nie, no idziemy do kibla. Nie, dobra. No to kurwa mam na ciebie zaraz. No to idziemy. No. Ty uważaj na słowa. No to idziesz za mną do kibla, no. Nie. Uspokój weź się. To może ja tu nie zostanę weź, lepiej. Weź, no. Weź no. Ochroniarz. Co wy tam robiliście we dwójkę? Nic. Masakra, nie? Nic. Jo, kamerzysta jeszcze brudne ręce ma. Jakie brudne? Nie umył. Nie patrzyłem się na to. Nie patrzyłem się na to. Siłą mnie wziął. Ja nie wiem, ja nie. Nic nie mam z tym wspólnego. Ja nie byłem tam, w telefonie siedziałem. Dobra. Masakra. To co, lecimy, nie? No tak, no idziemy, no gdzie idziemy? Idiot. Ja miałem fajkę zapalił. No musiałem, no co ty Marek, no. Takie życie. To, że masz więcej siły ode mnie, to nic nie znaczy. A... idziemy stąd. Gdzie no, jest wyjście? Już. Gdzie ty no, masz tu po schodach, na dół. Tu. Do widzenia.
A ładno, nie ciągnij tego. Zamknij ryj. Wiesz co, ja mu chyba to po prostu już w dupie. Nie. Dawaj, odpinamy, dawaj, ja stąd to idę. Dawaj to, nie. Chociaż jeden filmik zrób porządnie. Nie będę robił porządnie, bo mnie denerwujesz. Najgorszy film każesz mi robić porządnie. Jeden film zrobię. Nie. Inny. Chociaż jeden. Inny. Chociaż 24 godziny. Następnym razem nie oszukam. 24 godziny to 24 godziny. No nie, no nienormalny jesteś. Odpinamy. Weź mu coś powiedz. Odpinamy. No co to mam mu powiedzieć? No Marek, nie odpinaj. Odpinamy. Marek ma być 24 nie, godziny. Nie, Marek. 24 godzin. No i zepsułeś cały film. Następny film zrobię porządnie. Zgubiłem. No to masz problem, idź stąd, idź z mojego filmu. O, to dobra patola. To jest mój film, a nie twój. Gdzie jest Także gdzie mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni, bo kluczyk? Wytrzymałem z nim bardzo, bardzo, kluczyk. Bardzo dużo. Idź stąd, mój film. Kluczyk! No nie wiem, gdzie jest kluczyk, tu jest kluczyk. Chuja dostaniesz, nie kluczyk. Ej, Marek, co ty zrobiłeś? Jak mu odepniemy te kajdanki z ręki teraz? Z latarką sobie szuka. Do zobaczenia. Masakra. I powinniście być ze mnie dumni, że tyle wytrzymałem z nich. Wyłącz kamerę. Nie ma kluczyka. Szukaj tam gdzieś dalej.